Dzień dobry, witamy na pomocowej konferencji prasowej pierwszej rundy Pucharu Polski w Igry Wielka 0-1. Witamy trenerów, pana Pogóra, czyli Wielka Katowice i pan Donato Zancewicz z Igry Sywałki. Prosimy o podsumowanie tego spotkania na początek trenera gości. Dobry wieczór. Chciałem pogratulować wątpliwie Sywałku pięknego obiektu i bardzo dobrego zespołu, który mam po prostu widać, że stworzył. Naprawdę mogę tego gratulować. Dzisiaj bardzo mi się drużyna w Igry podobało i rzeczywiście mieliśmy ogromne problemy, żeby się to spotkanie wygrać. Taka jest piłka, nie zawsze ta drużyna, która ma więcej rzutu dłużej, która ma więcej z gry, czy nawet można powiedzieć sytuacji w obrębie pola karnego wygrywa. Myśmy te spotkanie wygrali dzięki przytomności i zachowaniu się w tych dwóch sytuacjach, które były kluczowe. Może gdyby Michał Zieliński wykorzystał tą jedną szybciej, mielibyśmy w jakiś sposób ten mecz może ułożony, może by te powietrze z Wigier zeszło. Tak do końca Wigier grały totalną, bardzo dobrą piłkę. Mieliśmy olbrzymie problemy, wyrazy szacunku dla Ligier. No ale cóż, ja się cieszę, że Wigier z Katowice jest następny. Dziękuję. Chcę pogratulować drużynę Katowic jeszcze do drugiego etapu. Dziękuję trenerowi za dobre słowa. Szkoda, no trudno, bardzo chcieliśmy powalczyć o drugą rundę, ale się nie udało. Mieliśmy dużo sytuacji, żeby ich wykorzystać. Graliśmy ostatnio w niedzielę mecz z Legią Lotus. Taka sama sytuacja, dobra gra. Dużo sytuacji nie możemy wykorzystać, tej kropki na tej brakuje. No trudno, będziemy pracować na treningach. Najważniejsze, że mamy sytuację. Myślę, że przyjdzie czasem, tylko oczywiście tego czasu nie za dużo mamy. W sobotę już kolejny mecz. Jeszcze raz gratuluję trafu i dramy i tym. Prosimy o pytania. Są pytania, nie ma pytań. Dziękuję. Dobrze.